Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Waldi, a to kolejny odcinek. I dzisiaj sobie porównamy dwie gry. Będzie to gra World of Tanks oraz gra Armored Warfare. Więc tak, najpierw pomówimy sobie trochę właśnie o Armored Warfare. Armored Warfare, jak widzimy, jest no tak już nie tak starą grą, bo została dodana niedawno. I co nam gra ta oferuje? Przede wszystkim mamy tutaj dość sporo trybów, przez co gra jest bardzo dynamiczna, żywa i każdy na pewno chciałby w nią zagrać. Przede wszystkim polecam każdemu sobie spróbować zagrać w tą grę. Co do całej grafiki w Armored Warfare, jak teraz możecie zobaczyć, jest to grafika na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj bardzo dobrze odwzorowane szczegóły czołgów, obiektów, jak i wszystkich budynków dookoła. Mamy tutaj również bardzo dobre efekty, czy to wystrzału z dział, czy również te wszystkie odbicia przez pancerz są naprawdę na wysokim poziomie. Przez to grafika z Armored Warfare no niestety nie może się równać z grafiką, która jest w World of Tanks. Grafika w World of Tanks jest dobra, ale jak pokazała nam, ukazała nam się gra Armored Warfare, dowiedzieliśmy się, że może być to jeszcze lepsza grafika. Przypominam, że obie te dwie gry możemy po prostu pobrać za zupełną darmochę z internetu. Jeżeli chodzi już, zacznę mówić o tych trybach. Mamy tryb, który jest po prostu 15 na 15 graczy, czyli prawie identyczny tryb, który mamy w World of Tanks, czyli 15 graczy, szczera się, z 15 graczami. Mamy tutaj również tryb misji. Misje mamy, podpisujemy takie kontrakty, łatwy, średni lub trudny, i wykonujemy razem z naszymi sojusznikami misje. I w trakcie misji również niszczymy czołgi wroga. Więc tak. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o dźwiękach z tej gry. Dźwięki z tej gry no niestety nie są również za wysokim poziomie. Znaczy, może muzyka w tej grze, te wszystkie soundtracki są bardzo ładne, ale chciałbym coś powiedzieć o tych wystrzałach z dział już wysokiego kalibru. Jeżeli strzelimy z takiego dość porządnego działa, powinno być takie charakterystyczne, mocne gruchnięcie, mocny wystrzał z tego działa, a niestety tak nie jest. World of Tanks przez długi czas próbowało dojść do perfekcji w tych odgłosach wystrzału. W jednych wersjach to się udawało, w jednych wręcz przeciwnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, no dźwięki są dość dobre. I według mnie po prostu minusem są te wystrzały z dział, które tutaj w tej grze mam. Ogólnie tak to nie mam jakoś wiele zastrzeżeń do tej gry, ponieważ jest to bardzo ładna grafika i World of Tanks no niestety nie dorównuje Armored Warfare, więc jeżeli ktoś World of Tanks za bardzo się przez to nie rozwija i Armored Warfare stara się przeciągnąć jak najwięcej graczy WOTA, by zmienić, żeby po prostu gracze WOTA zaczęli grać w Armored Warfare,
Cały czas ta gra nam udowadnia, że warto w nią grać. A więc może teraz w ogóle sobie przejdziemy do naszego A więc bota. Tak, teraz już przeszliśmy do World of Tanks. I co o tej grze? Jest to gra już i te wszystkie czołgi są już z II wojny światowej, pierwszej. Są to w ogóle pojazdy już w okresie wojny i te wszystkie mapy również są w czasie wojny, czyli po prostu jest to całkiem już inny odłam, całkiem już inny czas. I warto to podkreślić, bo World of Tanks, właśnie wszystkie te bitwy dzieją się kilkadziesiąt lat wstecz niż Armored Warfare. Co do całej grafiki w World of Tanks, no nie jest to ten silnik graficzny, który w Armored Warfare, i jeżeli World of Tanks chciałby dorównać Armored Warfare, to na pewno musiałby zmienić ten silnik graficzny, ale ogólnie grafika nie jest zła i nie ma się praktycznie w tej grafice do czego przyczepić. Dźwięki z tej gry są już na naprawdę wysokim poziomie. Tak jak ja już powiedziałem wcześniej, World of Tanks przez wiele lat dążyło do tego, aby te dźwięki były bardzo dobre, choćby te dźwięki, o których mówiłem, wystrzału z działu już wyższego kalibru, bo jeżeli w WoCie strzelimy już teraz z działa o kalibrze 152 mm, to naprawdę mamy bardzo silnie słyszalne to gruchnięcie, ten wystrzał z działa. I soundtracki również są na wysokim poziomie, ale również nie ma ich za dużo, co jest również małym minusem. Co do efektów, efekty tutaj są dobre, ale nie są to też jakoś super najlepsze efekty. A co do samej rozgrywki, rozgrywka również jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka. W niektórych bitwach jest szybka, w niektórych jest wolna. Mamy tutaj wiele pojazdów, wiele drzewek technologicznych, francuskie, niemieckie, Związku Radzieckiego i tak dalej. Naprawdę jest to szeroka gama pojazdów, również różnych typów, jak niszczyciele, czołgi ciężkie, lekkie, średnie. Naprawdę każdy coś powinien w tej grze znaleźć, coś dla siebie. Przez to mi ta gra tak bardzo się spodobała i nagrywam z niej teraz filmiki, a uwierzcie mi, już trochę w tą grę gram. Więc o tym już praktycznie powiedziałem, więc już teraz podsumowując. Według mnie gra World of Tanks jest na bardzo wysokim poziomie i mi osobiście podoba się bardziej niż gra Armored Warfare. Armored Warfare również ma plusy i minusy, ale według mnie World of Tanks jest jednak lepszą grą. A teraz żegnam się z wami bardzo serdecznie, zapraszam na Facebooka. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. A teraz zapraszam was na trailery wszystkich tych gier.